się w szkole w podstawowej w Dubicy. Tutaj odbywa się 14. piknik historyczny. W tym roku akcent na ludowo. Piknik jest organizowany przez szkołę OSP 1 Dubica. Natomiast współorganizatorami pikniku jest Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach oraz Gmina Wisznice. Dzisiaj już po raz 14 spotykamy się, by świętować tradycję ludową, poznawać historię regionalną. W każdym roku piknik ma inny wymiar, inne nawiązania. Pielęgnujemy historię i tradycje regionu. Prezentowała się Natalia Raczkowska z pieśniami ludowymi. Natalia Raczkowska pochodzi z Lipinek. Wykonywane było widowisko obrzędowe w wykonaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Hannie. Natomiast niebawem odbędzie się prezentacja sztuki tkackiej przez panią Stanisławę Kowalewską. Później wystąpią dzieci z niepublicznej szkoły podstawowej w Dubicy z repertuarem ludowym. Oprócz tego bicie masła, grill oraz atrakcja dzisiejszego pikniku, czyli ziemniaki z parnika. To jest smak dzieciństwa. Ta tradycja wraca, z czego się cieszymy, bo możemy ją pielęgnować również. Zaszczycił nas swoją obecnością przewodniczący Rady Gminy pan Andrzej Semeniuk, pan wójt gminy Piotr Dragan, pan zastępca wójta gminy Wisznice Krzysztof Białuszka, ksiądz proboszcz Jan Pieńkosz oraz społeczność gminy Wisznice i artyści. Jest to impreza lokalna. Myślę, że każdy region czy każda gmina ma swoją tradycję, kulturę lokalną. My staramy się na pikniki oczywiście zapraszać zespoły i osoby z zewnątrz, tak, żeby pokazywać jednak tę kulturę ludową tam, gdzie jest ona bardziej może odkryta. Organizatorem 14. pikniku historycznego w Dubicy jest Szkoła OSP 1 Dubica na czele z panią dyrektor Anetą Chilimoniuk. Współorganizatorami dzisiejszego pikniku są Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Wisznice oraz Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicy.